Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak przycinać pięciornika. Aby on pięknie kwitł, należy go przyciąć. Ale nie przycinamy go jakoś tak szczególnie mocno, tylko ja go przycinam tak o 1/3, czyli pozbywam się tych wyschniętych kwiatostanów. Mam taką specjalną tutaj, specjalne nożyce i sobie właśnie tymi nożycami będę go przycinać. Dobrym terminem na cięcie pięciornika jest marzec, kwiecień. Akurat mamy początek kwietnia. O, ja tam zahaczam jałowca. Dlatego wzięłam się za przycinanie. Pamiętajcie, żeby robić to, jak jest ładna pogoda, a nie jak pada deszcz. Zresztą dotyczy to cięcia każdej z roślin. Ważne, aby wyciąć takie pokładające się tutaj na ziemi gałązki, żeby żadne nie leżały tutaj. O, ten akurat jest przycinany systematycznie co roku. No i te gałązki nie leżą. No oczywiście jeszcze bym musiała nad nim popracować takim mniejszym sekatorem, żeby tutaj mu nadać kształt, ale to sobie zrobię później. Generalnie to wygląda właśnie w taki sposób, że marzec, przełom marca, kwietnia, najlepiej przycinać pięciornika, ponieważ będzie on lepiej kwitł. Do tego ścinamy go o 1/3. Mam nadzieję, że filmik okaże się przydatny. Zasubskrybuj mój kanał. Będę również wdzięczna za łapkę w górę i miły komentarz. Do zobaczenia. Cześć.